Siemaneczko, co tam słychać? Oto ja was tutaj przekazam. Dawno mnie nie było, ale to no. Tyle się działo w moim życiu, moi kochani. Nawet zaliczyłem walkę z hakerem. Podwójnie. Właśnie dlatego straciłem dostęp do swojego starego konta YouTube. Tam filmików już wrzucanych nie będzie. Otwieram nowe konto YouTube, nowego Facebooka, dostęp do mojego Gmaila, Facebooka oraz YouTube'a został zawieszony. Konta z hasłem pozmieniane. Także wszystko buduję od początku. Filmiki z konta usunięte. Bogu dzięki, że miałem piosenki na komputerze. Bo z moją twórczością też bym się pożegnał. Co do twórczości, nowe piosenki powstają. Mikrofon kupiony. Tylko szkoda mi tego czasu psychozy. Wszystkie 15 rozdziałów poszło w piździet. Wybaczcie, że teraz tak nie gadam, nie ten. Ale przed chwilą nagrywałem kawałek i normalnie tak sobie gardło zdarłem i wszystkie struny głosowe, że to masakra. Dobra, nieważne! Oto jestem ja. Więc co? Wracam do was z nowym challenge'em, moi kochani. Jak mi idzie nofap? Tego dowiecie się w następnym filmiku o nofapy. Wszystko powiemy! Jak tam na... nofap przed. Dobra, ale teraz tak. Obecnie jestem w trakcie challenge'u na lato, więc pomyślałem, że wam też się przyda, tak żeby sobie formę zrobić na plaży może, nie wiem. No ja to robię dlatego, aby ćwiczyć swoją silną wolę, aby podołać nowemu challenge'owi i aby wiedzieć po prostu, że mogę. Challenge'em jest zapożyczony z amerykańskiego YouTube'a. Nowy challenge, tak jak wszedłem z NoFap Challenge, jak wszedłem z Zimne Prysznice Challenge, to już u mnie zostało wszystko, spanie na podłodze. Challenge NoFap został, siłownia oczywiście jest, spanie na podłodze jest, Zimny Prysznic jest. Nie zawsze, ale też nie czasem. Bardzo często. I teraz wracam, nowy challenge. 100 pompek dziennie przez 30 dni. Obecnie jestem na dniu już 11. 11 dni robię pod rząd 100 pompek. Muszę powiedzieć, że nawet coś tam weszło, nie? I teraz tak. Dzień 11 pomyślałem sobie, że wam też o tym opowiadam trochę i może razem porobimy. Zaczynamy razem. Tyle, jak potraficie. Pierwsza seria. Jedziemy. Oczywiście nie bij czas popki, tylko głowa do góry, klata do ziemi. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jak mówię, 11 dzień pod rząd, także 50 pompeczek już lekko za pierwszym razem wchodzi, prawda? Jakbym się spiął, to i może 60 by poszło, ale to i tak jest nic, to i tak jest słaby wynik. Także, co? Widzę was, kochani.
topopyk challenge dziennie przez 30 dni. Zobaczymy, kto będzie na tyle wytrwały, że podoła. Ty? Ty? Nie podołasz? Nie, dasz radę. Ty dasz radę? Zobaczymy.